Witam Was serdecznie. Doszło do pewnego incydentu wczoraj wieczorem. Leżąc sobie w łóżeczku, machnąłem ręką. Tak machnąłem ręką, że ekran strzelił. Uderzył telefon o ziemię, akurat był pech, że uderzył ekranem na kabel ładowarki. Na płasko uderzył i mi się nic nie stało, ale że uderzył ładowarkę, to... A więc, nie przedłużając, jedziemy po nie nowego, też używanego iPhone'a 11 w cenie dość zawrotnej, bo 700 zł. To jest wersja 64 giga. Jak na razie mi się wydaje, że w zupełności mi wystarczy, bo potrzebuję telefon na CITO, jakikolwiek, żeby mieć. Z tego teoretycznie można dzwonić, ale sobie palce prędzej pokaleczysz, jak normalnie po ludzku zadzwonisz, więc dlatego nie próbuję, nie kombinuję, tylko zwyczajnie, gdzie się pchasz, kocie, kurde? Nie, no muszę jeszcze chwilę postać, niech szyby lekko odparują, bo samochód długo stał i zaparował cały. No co, widzimy się na trasie, pogadamy troszkę jeszcze, ja lecę dalej, lecę po telefon, no bo muszę coś sobie zrobić, nie muszę jakiś telefon mieć na CITO, nie? Mówię, na teraz potrzebuję, na tą chwilę, więc no, do zobaczenia za chwilkę, na szlaku. Czym odpaliłem teraz nagrywanie? Specjalnie. Słońce napierdziela mi po ryju i pewnie po obiektywie, więc raczej będzie słabo z widocznością. A więc tak, umówiłem się z panem w Szczecinie, sprzedaję używany, więc ważne jest to, że jest pudełko. Pudełko jest, ja sobie jeszcze numery porównam z pudełkiem, więc to będzie zajebiście. Nowy kabel używany, jeszcze nie używany, jeszcze do ładowania w pudełku. Tam cała papierologia, wszystko, więc w tej cenie mi się wydaje, że dobrze. Bateria, żywotność 89%. Mój miał już około 70, nawet mniej. Żył. Ten też pożyje jeszcze. Na te pieniądze nie ma co narzekać. A więc ja ogarniam sprawę. Już się czuję troszkę lepiej, bo miałem pewną przypadłość. Więc dzisiaj może uda mi się odpalić streama. Pogram trochę. Ale jak na razie to muszę przyznać, że słońce mnie rypie, nic przyjemnego. Mam też dla Was ciekawą recenzję do nagrania i może mi się uda zrobić to dzisiaj jeszcze, jak wrócę. Jest młoda godzina, więc jest szansa. Zegareczek do mnie przyszedł od My Friendów. Ten o dziwo działa. Jeszcze go nie moczyłem w wodzie i raczej chyba tego robić nie będę, dlatego że jak z tego, co mi wiadomo, to żaden zegarek taki nie lubi słonej wody, więc akurat... O, teraz jest coś widać. Więc akurat jest ok. No ten działa. Kreatywność moja jest teraz na poziomie minus 5, więc kwiecistych wypowiedzi raczej nie będzie, bo po prostu jestem zmęczony, niewyspany, nieogolony, jak widać. Jadę tą sprawę załatwiać. Teraz 2 dni leżałem w łóżku, więc samo to, że się podniosłem i gdzieś cokolwiek robię, to już jest zajebiście. Jadę. To będzie taki materiał dodatkowy, który dołączymy ewentualnie w trakcie materiału z recenzji zegarka. To nie będzie osobny materiał, więc też nie chcę dużo gadać. Ale mówię, jadę po iPhone'a i potem Wam pokażę, jak ten iPhone wygląda, pudełko i to wszystko. Lecimy. A więc co mamy w zestawie? Otóż w zestawie mamy zegarek, który jest bardzo ładnie zapakowany. Powiem Wam tak, solidność jego jest mega, dlatego że przede wszystkim ten zegarek ma metalową, całą tą obudowę. Cały ten case jest metalowy. Te silikonowe rączki też nie są najgorsze. No uwierzcie mi, że naprawdę używam go około 2 tygodni i nie narzekam. Ładowałem go tylko raz. Pudełko jest nordowe, jak zawsze, zamykane, czyli tak powoli się otwiera. O, cyk. W pudełku jest zegarek, na niego jest naklejona osłonka w kształcie tarczy. Wiecie, o co chodzi, tarcza musi być zawsze. To jest podstawa. Oprócz tego mamy jeszcze drobną instrukcję podstawowych rzeczy. Z aplikacją łączymy się za pomocą właśnie kodu QR, który znajduje się na zegarku. Można go w bardzo prosty sposób, ten kod QR, o, chodź tu, cyk, i otwieramy sobie kod QR.
klikamy na kod QR, ściągamy sobie aplikację, aplikacja działa momentalnie praktycznie na każdym telefonie, czy to jest iOS, czy to jest Android, wszystko działa w porządku, nie ma z tym żadnych problemów. Ładowarka działa w sposób wiadomo jaki, jest tu wbudowany magnes, wystarczy przyłożyć zegarek, o, cyk, on sam się już łapie i zaczyna ładować. Wybór tarczy też jest prosty, można sobie wybierać tarczę kręcąc pokrętłem, działa to bardzo fajnie. Mierzy tak, kroki, nie ma wbudowanego GPS-u, ale uwierzcie mi, biorąc pod uwagę to, że ten zegarek kosztował tam w granicach 160 zł, a można trafić na niego na promocjach, na przykład na AliExpress, można go kupić za cenę zawrotną 100 zł, to jest naprawdę mega dobra cena. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo dobra. Sprawdza się elegancko, wszystko działa. Przede wszystkim jest metalowy, to jest solidny. Czuć po nim, że jest solidny. Ja go używam 2 tygodnie, nie oszczędzam go. Oprócz tego, że się z nim nie kąpię, bo wiadomo, no, kąpanie się nie zawsze jest dobre dla elektroniki. Ale oprócz tego mówię, nie kąpię się, działa wszystko dobrze, jest zajebiście. Wytrzymałość baterii. W moim przypadku on wytrzymał mi około tygodnia czasu. 6-7 dni, tak. Bliżej 7. Ładowałem go niedawno, w sumie po tych 7 dniach. Gdzie to jest cyk? A baterię mam, o nie. A baterię jeszcze mam, o nie będzie widać, prawie całą. Multum, więc działa wszystko elegancko. Ekran. Ekran w nim jest ekranem AMOLED. Można go bardzo mocno teraz jest na maksa przyciemniony, jak widzicie. Ale mogę sobie go tak rozjaśnić. O, sekunda. Że praktycznie jest tak jasny, że aż kamera mówi, że prześwietla. Ale mówię wam naprawdę. Chodzi o ten zegarek. Jestem mega zadowolony. Pelerynka go gdzieś wyczaił. Ja kupiłem go. Po czym kupił go pelerynka. Kupił go kolega u mnie w pracy. Wszyscy go mamy. Jak na razie jesteśmy zadowoleni z niego, więc polecam wam serdecznie się na takie zegarki, jakby to powiedzieć, nastawić, bo moim zdaniem chyba warto na początek, jak ktoś nie miał nigdy smartwatcha, a ja na przykład osobą jestem, która nigdy nie miała smartwatcha, kupić sobie właśnie zegarek w tym stylu. Dlatego, że moim zdaniem po prostu nie ma sensu na dzień dobry wydawać ponad 1000 zł, tam czy półtora na jakieś smartwatche wiodących marek. Przy czym zdajemy sobie z tego sprawę, że te zegarki no, mają swoją tam swoje plusy i minusy, ale no, no niestety tak to działa, że po prostu wydamy mnóstwo pieniędzy na te zegarki, a w rzeczywistości może nam się to nie spodobać i nie będziemy chcieli tego potem używać, nie? Do niczego. Czyli po prostu zostaniemy ze sprzętem, który nam nie będzie potrzebny, ani w żaden sposób się nie będzie w niczym sprawdzać, nie? Z tego co mi wiadomo, to jest marka zegarka, która jest spółką, córką Xiaomi. Więc może być ciekawy to zegarek. Ja wam powiem z swojego doświadczenia, a używam go około 2 tygodni, że jest no, naprawdę bardzo ciekawym zegarkiem do wykorzystania różnego rodzaju. Ja go używam najczęściej do tego, żeby po prostu pokazywał, wiecie co? To może być dziwne, ale... Godzinę. Godzinę. No, pokazuję godzinę. Tak, mierzę ciśnienie, puls, inne rzeczy, kroki. Tylko z krokami jest ten problem niestety, że żeby pokazywał kroki, to... jakby to powiedzieć, musi być non-stop połączony ze smartfonem. Ten zegarek nie ma w sobie budowanej funkcji GPS, czyli korzystasz z GPS-u ze smartfona, czyli nie możecie wziąć samego zegarka, pobiec nim i na przykład liczyć na to, że wam będzie pokazywać całą trasę, dystans i w ogóle. On dobrze pokazuje jedną rzecz. Z tego, co mi kolega mówi, bardzo dobrze liczy kroki, bo on biega i kroki liczy dobrze, ale jeśli chodzi o dystanse i o mapy, później to jest problem. Dlaczego? Nie wiem. Na przykład... zegarek zbiera w pamięci wyniki dobre, ale aplikacja w telefonie nie przechwytuje tych wyników, co potem skutkuje tym, że po prostu na zegarku ma przebiegnięte na przykład tyle co przebieg 12 km, aplikacja tego nie zbiera i pokazuje 400 metrów. Ja go do sportu używać nie będę, ja go używam tylko i wyłącznie do, wiadomo, do mierzenia czasu, no na przykład szybki kalendarz, kalkulator pod ręką i ma jeszcze jedną bardzo fajną funkcję ten zegarek. Ten zegarek pozwala na to, że można z niego normalnie, swobodnie dzwonić i to działa. Spróbuję wykorzystać teraz funkcję dzwonienia. Nie wiem, czy to mikrofon zbierze, ale zobaczymy, czy da radę. Gdzie by tu zadzwonić? Gdzie by tu zadzwonić? Cześć, Rafał. Coś tutaj by cię przyciszyło. Chyba siebie słyszę, to chyba coś zaczęło działać. No działa, działa na zegarku. Więc teraz, moi drodzy Państwo, słyszymy Rafała z kanału GoUrbex, link w opisie. Jest na zegarku. Serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji dla Kajetana, że tak ładnie się stara.
No nie wiem, czy się stara, ale próbuję. Testujemy teraz właśnie zegareczek. No, próbuję, dokładnie, dokładnie. Ale powiedz mi, Rafał, mniej więcej jak to słychać u Ciebie? Tak w miarę idzie to zrozumieć, tak? Nie, generalnie dobrze słychać. Znaczy, słychać taki lekki w tle pogłos, ale tak, jeżeli chodzi o jakąś rozmowę, to ja praktycznie nie zauważyłem. Więc pytanie, czy to jest tak, że korzystasz z mikrofonu telefonu, czy korzystasz jednak ze swojego mikrofonu? Nie, on ma budowany mikrofon, ma mikrofon obok głośnika z boku zegarka. Twój telefon gdzieś jakieś, nie wiem, parę metrów dalej, to dalej będę tak samo się słyszał? Dokładnie, czekaj, ja telefon teraz na przykład wyniosę do drugiego pokoju, poczekaj sekundę. Dobra, jest za drzwiami. Nie... Okej, okay, no to powiem szczerze, zaskakująco dobra jakość, jak na taki mały mikrofonik. No bo to przez Bluetooth działa, to wiesz, znaczy no w miarę chyba dobrze, no nie? Tak, ale wiesz, no bywają słuchawki jakieś wspaniałe, które niestety są takie, że no, brzmią po prostu tragicznie, a tu jest nawet dobrze. Tak, ja bym nie powiedział, że rozmawiałem przez zegarek. Ja bym powiedział, że rozmawiasz normalnie przez telefon. To jest naprawdę niewielki spadek tej jakości, więc to krotna plus. I to tak faktycznie, ja jestem uczulony na zły dźwięk, więc tutaj jest... Zgadzam się. To teraz nagrywam ci też RODE, więc akurat, ja... wiesz, też będzie okej. Okay. Dobra, ja muszę kończyć, bo dobija się do mnie. Dobra, dobra. Dzięki Rafał, dzięki. Cześć. No, cyk. Więc widzicie sami, nawet działa funkcja dzwonienia, co jest zajebiste. Kolejną sprawą, która jest fajna, tylko teraz muszę znowu pójść po telefon, bo telefon się wyniósł i teraz telefon się musi wrócić. Dobra, więc na przykład teraz tak, wchodzimy teraz na przykład sobie w jakąś muzykę. Prawa autorskie będą wycięte, więc weźmiemy sobie no copyright song. No i teraz widzicie, no copyright, leci muzyka. Funkcja zegarka, klikam sobie na zegarek, zwijam sobie zakładkę, puść na zegarku. Mamy też sterowanie tym wszystkim. O. Możemy sobie podgłośnić, przyciszyć, jak chcemy. Cyk. Wy tego może tak nie słyszycie? A nie. Zbiera. Bardzo ładnie to gra. No i sobie chodzicie. I sobie słuchacie muzyczkę, jest zajebiście. To działa dobrze, na przykład jak sobie coś robicie na działce, czy cokolwiek. Bez sprzętów ciężkich, które potrzebują tego, żeby, wiadomo, tam buczą czy coś. To sobie tam działacie, bo w kuchni sobie coś robicie. Proszę bardzo, macie zegarek na ręku, wszystko działa. Naprawdę muszę przyznać, że w tej cenie zegarka, a była ona naprawdę zajebista, to uwierzcie mi, że ciężko trafić coś takiego porządnego. Kolejną bardzo fajną sprawą w aplikacji jest to, że możecie tworzyć swoje własne, na przykład w aplikacji te tarcze do zegarka. Ze zdjęciem, na przykład, nie wiem, swojej ukochanej, kota, psa, nawet samochodu, czegokolwiek. Ulubionej gry, swojego własnego loga. Ja chciałem zrobić, tylko się okazało, że moje logo, które mam od Rafała, ono jest w mega dużych rozdzielczościach zrobione i ono jest zrobione, akurat ten plik, który miałem zdjęcia, ma 10 tysięcy na 10 tysięcy. To jest za sporo, to nawet nie jest, nie wiem, 4K, 5K, 6K, nie wiem. Musiałbym to pomnożyć sobie. Ale to jest sporo, sporo, więc tego nie chciałem otworzyć. Muszę sobie w mniejszej rozdzielczości ściągnąć zdjęcie na telefon i wtedy będę mógł wykorzystać normalnie no, swoją grafikę jako tarczę do zegarka. No. Jeszcze zakupiłem sobie kilka bardzo fajnych rzeczy, które chcę wam pokazać teraz przy okazji. Jak już tu jesteśmy, korzystamy. Siedzę sobie na łóżeczku, pościel z tyłu niepościelona, standardowo jak zawsze, bo mi się nie chciało. A że będę zaraz odpalać streama... Kurde, ładowarka poleciała. Ładowarka poleciała, ładowarka od GoPro. Ale nie o to chodzi. Przede wszystkim teraz mnie słyszycie z mikroportów marki RODE. Zakupiłem sobie cały zestaw RODE Wireless GO 2. Wiecie, Rafał go używał na swoich odcinkach, ja też go chcę używać. Jest zajebisty, naprawdę mega. No teraz macie przypięty nawet RODE. To nie jest podróba, żeby nie było prawdziwe RODE. Więc też dźwięk jest dobry. Jak mi się spieprzy kontakt z aparatem, zawsze zapisuję na siebie. Więc też to działa. Ja lekko przyciszyłem dźwięk, bo wychodziłem wcześniej poza skalę. Teraz będzie chyba ok. Więc mikrofon RODE. Kupiłem sobie też specjalnie statyw, którego teraz nie widzicie, ale później wam go nagram jeszcze na przebitkach, sobie zobaczycie. To jest bardzo fajnej marki, której oczywiście w tym momencie wam nie przytoczę, bo muszę sobie zobaczyć. Kurde, KNF Concept. Kosztował on coś ponad 300, ale jest naprawdę bardzo fajny, można go bardzo fajnie złożyć, rozłożyć. Działa wszystko elegancko. Kolejną rzeczą, którą kupiłem sobie, bo jak już mówię, chodzę z tym sprzętem. Można powiedzieć, że na reklamówkach nosić te aparaty, to wszystko, to nie jest tak za przyjemnie, więc pomyślałem, że zainwestuję sobie w taki bardzo fajny plecak. Plecak z dużymi przegródkami.
u góry w tych przewrótkach mam coś, co was może zaskoczyć. Mam obiektyw. Obiektyw, w którym zaczynałem swoje nagrywanie na YouTube'a, który kupiłem jako pierwszy. To jest obiektyw Panasonica 1442 na montaż mikro 4/3 ze światłem chyba, jakie to ma światło? 3,5 chyba ma, tak? 3,5 chyba na 5,6, jakoś tak. Powiem wam tak, no nie był to zbyt dobry wybór. Cena była kusząca, porównując go do obiektywu, którego teraz nagrywam, który dostałem w prezencie na swoje urodziny. Dostałem go od Rafała i od Mateusza. Bardzo fajny obiektyw. To jest od też Panasonica Lumixa, tylko ten jest 1260, który był dedykowany do aparatu, którym nagrywam, czyli do Lumixa G80. To jest, no sami widzicie, zresztą jest różnica na pewno, to czuć. Nawet widzę, że autofokus działa lepiej, bo chodzi za moją twarzą, kwadracik jest git. Światło może być trochę gorsze, może trochę lepsze być, kwestia gustu, ja nie wiem, ja sobie tak ustawiłem tutaj trochę tak oświetlenie. Pelerynka będzie pewnie płakał przy montażu, ale to nie, też nie o to chodzi. Kolejną sprawą, no już mam jeden aparat, mówię, kurde, nie, warto byłoby czasami, jak coś gotuje, to już nie męczyć tego GoPro, bo te GoPro, wiadomo, tak bardziej sportowo. Stwierdziłem, że kupię sobie drugi aparat. Plany były na luty teraz, że miałem kupić sobie GH5. Oczywiście z racji tego, że miałem problem z zębem, szóstką, musiałem sobie go zrobić, co mnie kosztowało finalnie 1500, żeby zrobić kanałówkę. Ząb miał dużo kanałów, a każdy kanał osobno jest płatny. Dlatego jeszcze pod koniec, a to trwało ponad drugie spotkanie z dentystką, trwało ponad 2 godziny, bo tam się męczyła, bo tych kanałów było sporo. To już musiałem wziąć drugie znieczulenie, co oczywiście wiadomo, znieczulenie dodatkowo płatne. Bo już mnie bolało, już nie wytrzymywałem. Ale uwierzcie mi, ci co mieli kanałówkę to wiedzą, ci co mieli kanałówki to nie wiedzą. Boli. To mam jedną przegródkę, w tym mam swoją G80. Ale kupiłem aparat taki z dwoma przegródkami, a czy ten aparat, kupiłem sobie taką torbę. Dwoma przegródkami, dlatego że zakupiłem za 950 zł drugi aparat. Otóż zakupiłem sobie Lumixa GH4. Nie mam karty pamięci. Oczywiście on nie działa teraz, bo nie ma obiektywu, a jak sobie wyciągnę, to wiadomo, nie będzie nic widać. Ale, dobra, mniejsza z ty. A czemu kupiłem ten aparat? Wiadomo, GH4 już aparatem jest leciwym. Faktem, no widać po nim stan użytkowania, że był użytkowany, wiadomo, no pracował, na siebie zarabiał. Nie jest może idealnym w stanie zewnętrznym, ale co jest w nim najbardziej istotne. Kupiłem go, bo do zestawu, do aparatu był dorzucony obiektyw. Obiektyw stałoogniskowy, 25 mm. Oświetlę, o, czekajcie, sobie go przypnę. Cyk. Oświetlę 1.7, czyli bardzo, bardzo jasny. O, wyostrzy, bardzo ładnie wyostrzyło. Dzięki czemu będę mógł nagrywać sobie w ciemniejszych pomieszczeniach. Będę miał ładne ISO, nie będzie mi tam nic za bardzo szumić. Wszystko jest elegancko. Można bardzo fajnie zrobić, co jest na pierwszym kadrze, co jest na drugim kadrze. Nagrać sobie przebitki bardzo fajnie. Przede wszystkim one aparaty zauważyłem, on bardzo fajnie ostrzy. On ma też osobno guzik dedykowany do tego, żeby na przykład włączyć nagrywanie. Teraz tego nie zrobię oczywiście, bo nie mam karty pamięci, ale to tak działa mniej więcej. To jest też bardzo fajne. Więc kupiłem sobie ten aparacik. Ale miał jedną wadę. Ten obiektyw sam z siebie kosztuje nowy 790 zł. Powiem wam tak, on jest, ten co dostałem do aparatu jest praktycznie nieużywany. Nie ma żadnych śladów użytkowania. Nie jest ani porysowany z zewnątrz, ani obity z zewnątrz. Bardzo dobrze był przechowywany, naprawdę. Nie ma żadnych śladów użytkowania, nic. Wadą tego całego zestawu jest to, że niestety ten aparat ma jedną właśnie wadę, która dla wielu osób byłaby problemem, stąd też niska cena. Dla mnie stwierdziłem, że sobie z tym poradzę. Otóż jego wadą było to, że nie działał w nim dotykowy ekran w ogóle. Nie było możliwości nic kliknąć, nic nie działało. Najczęstszą wadą tych aparatów, jeśli chodzi o dotykowy ekran, jest to, że ten ekran jest obracany. On jest połączony z korpusem aparatu, ekran, za pomocą taśmy. Ta taśma jest zawijana w każdą stronę, w różnych kierunkach, w ogóle jest problemem, żeby... Pelerynka może potwierdzić nawet. Robiłem to w coś koło 2 godzin, chociaż filmik, który instruktażowy trwał 30 parę minut. Ja to robiłem koło 2 godzin, bo ta taśma mi się nie chciała zawijać jak powinna. Po zawinięciu tej taśmy lekko ją przyszczypałem, potem nie chciała się złożyć, ekran się nie chciał rozkładać w tą stronę na przykład. Okazało się, że ten mechanizm, który był tutaj, obracając go wielokrotnie, tak go obróciłem, że jakby był w tej pozycji, o. Czyli no nie można było dalej, ale był do góry nogami, więc po prostu trzeba było go odwinąć. Odkręciłem go jeszcze raz, założyłem na korpus, poobracałem sobie w głowie, obraziłem, tak się obraca w tą stronę, tak w tą stronę. Dobra, skręcamy, zawinąłem taśmę jeszcze raz, złożyłem, patrzę, działa. A ja już krzyczałem, że go za okno wyrzucę, ten aparat. Ja, kurwa, ja to naprawię, morda jebane, kurwa, ja to naprawię.
ale jakoś sobie poradziłem. Aparat żyje, nie jest za oknem. No, jest kapsel aparatu. Nie jest za oknem, wszystko w nim działa. Mam drugi aparat. Też nagrywa w 4K w 30 klatkach. Ma jeden plus, którego nie ma mój aparat, chociaż mój aparat jest nowszym aparatem, ma na pewno dużo więcej opcji. Ten aparat potrafi po wgraniu odpowiedniego softu nagrywać w profilu płaskim. Czyli można nagrywać w takich zwanych kolorach wypowiałych, co potem przy obróbce tego, tak zwanym color gradingu, będzie można doprowadzić kolory barwy do pięknych, czyli piękna zieleń, nieżółte zęby na przykład, jak czasami mam zielone zęby, czasami żółte, teraz będę miał ciemne, bo mam straszne światło. Rynka będzie płakał pewnie. Także to kupiłem sobie też aparacik i naprawdę uwierzcie mi, jestem zadowolony w dobrej cenie, jeszcze nie nagrywałem nic z nim w ogóle, ale jeszcze chcę ponagrywać, na razie nagrywam G80, bo chciałem wam go pokazać, ale w późniejszym etapie będą nagrania z niego, więc akurat też nie jest problemem to, żeby wam potem pokazać to, nawet w formie ciekawostki i porównania. Na przykład dzisiaj nagram sobie odcinek, zaraz nagram odcinek zresztą, który będzie miał na celu pokazać wam, jak jedna z gier, która ma premierę dość niedługo, to jest taka ciekawostka. Pewnie on wyjdzie, ten odcinek z tej gry, będzie szybciej zmontowany niż ten film, ale musicie sobie potem do niego wrócić, bo tamten będzie prostszy, bo to nagrywam OBS-em. A więc dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Odcinek jest taki, jaki jest, czyli większość jest siedzenia, gadania, mało pokazywania. Naprawdę, ostatnimi czasy miałem dość dużo takich zdrowotnych też problemów i dużo pracy, przez co miałem mniej czasu na materiały. Teraz postaram się tego więcej nagrywać dla was, żebyście tego mieli więcej w formie ciekawości. Zobaczymy, jak to wyjdzie ogólnie, bo z czasem to jest różnie. Będzie jak będzie. Mówił Wartownik, no i co? Do następnego, czołem! I teraz trzeba to posprzątać wszystko. Chyba nie chce mi się. Damy radę. Jakoś powoli.